Poświęcę dzisiejszy film na przybliżenie Ci koncepcji inteligentnego projektu i jej powiązań z ewolucją. Jak pewnie wiesz, zwolennicy koncepcji inteligentnego projektu spierają się z ewolucjonistami na temat tego, w jaki sposób powstało życie. Uważają oni, że świat organizmów żywych jest tak niesamowity i tak skomplikowany, że nie jest według nich prawdopodobne, żeby mógł być wynikiem szeregu przypadkowych procesów, którymi kieruje dobór naturalny, które są ewolucją. Ze względu na to uważają, że ewolucja jako proces nie zachodzi i nigdy nie zachodziła. Często podawanym przez nich przykładem jest ludzkie oko. Uważają oni, że ludzkie oko jest narządem idealnym i ciężko wymyślić sobie jakiś bardziej idealny narząd. Ponadto mówią na przykład: po co by ci była połowa oka? Gdybyś miał tylko połowę, z której potem mogłoby wyewoluować całe oko, to byłaby ci ona zupełnie zbędna. Otóż chcę zaznaczyć i chcę, żebyś pamiętał, że nawet bardzo prymitywne formy oczu, nawet nie oczu, narządów, które są w stanie odbierać światło, już mogą być niesamowicie przydatne z biologicznego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że nie masz oczu, masz na przykład tylko zbiór komórek światłoczułych, które są w stanie pozwolić ci stwierdzić tylko, czy jest jasno, czy jest ciemno. Już posiadanie takiego zbioru komórek jest przydatne, dlatego że kiedy pojawia się cień, kiedy twoje pole widzenia zostaje przysłonięte, wiesz, że może się do ciebie zbliżać jakiś napastnik, jakiś drapieżnik, który będzie cię chciał pochwycić, albo w drugą stronę, że zbliża się potencjalna ofiara, którą możesz spożyć i w ten sposób dostarczyć swojemu organizmowi siły, której potrzebuje. Tak więc już bardzo prymitywne formy narządów wzroku mogą być bardzo przydatne biologicznie. To nieprawda, że tylko takie skomplikowane oko, jakie widzisz tutaj, jest przydatne. Druga sprawa jest taka. Wkleiłam tutaj dla ciebie również oko muchy. Zobacz, jak bardzo ten narząd różni się od oka, które posiada człowiek. Takie oko nazywane jest okiem złożonym. Napiszemy sobie, że to jest oko złożone. Nazywa się tak, dlatego że składa się z szeregu bardzo podobnych do siebie elementów. Takie oko, jakie mają owady, zapewnia bardzo dobre widzenie ruchu. Tak naprawdę ruch takim okiem można wyłapać dużo bardziej szczegółowo, dużo bardziej precyzyjnie niż takim okiem, które posiada człowiek. Tak więc ewolucja doprowadziła do powstania dwóch zupełnie różnych form służących do tego samego. Te formy są tak różne, że biolodzy przez bardzo długi czas myśleli, że są to dwa narządy, które wyewoluowały niezależnie od siebie. Tak naprawdę teraz już wiemy, że u powstania takiego oka, jakie posiada człowiek, oraz u podłoża oka, które posiada na przykład mucha, leży to samo podłoże genetyczne. To oko i to oko wyewoluowało na tej samej drodze, a nie dwa razy oddzielnie w ewolucji. Ale to, że są to narządy tak różne, świadczy o tym, jak różne warunki środowiskowe mogą prowadzić do powstania narządów, które służą do tego samego, a wyglądają zupełnie inaczej. Tak więc ludzkie oko nie tylko nie jest najlepszym możliwym narządem, który możemy sobie wyobrazić, ale nie jest również jedynym, który może być przydatny w świecie biologicznym. Wiesz na pewno, że ludzkie oko jako takie nie jest idealne. Istnieją przypadki, kiedy jesteśmy krótkowidzami albo dalekowidzami. Wiemy też, że niektórzy mają na przykład astygmatyzm, że oko jest narządem, który się bardzo szybko starzeje. Wraz z wiekiem tracimy możliwość tak dokładnego widzenia, jak widzą osoby młode. Zazwyczaj przynajmniej tak się dzieje. Tak więc nie jest to narząd bez wad. Nie możemy zdecydowanie powiedzieć, że jest to oko idealne. Ponadto wyobraź sobie, że żyjemy w zupełnie innym środowisku. Wyobraź sobie, że jesteś na przykład rybą głębinową, która żyje bardzo głęboko w morzu, powiedzmy nawet tak głęboko jak 2000 metrów pod powierzchnią wody. Takie ryby nie mają oczu takich jak my, dlatego że byłyby one zupełnie tym rybom nieprzydatne. Te ryby potrafią widzieć właściwie tylko światło i ciemność, ale co więcej potrzebne jest ci na dnie oceanu, które jest tak ciemne, że właściwie i tak nie zobaczyłbyś tam nic innego. Albo z drugiej strony mamy koty, w ogóle kotowate świetnie widzą. W dzień widzą tak samo dobrze jak my, ale ich oczy można by powiedzieć, że są nawet lepsze od ludzkich, dlatego że potrafią widzieć w nocy. Żaden człowiek nie potrafi widzieć w nocy. Są również ptaki drapieżne, które widzą z dużo większych odległości niż człowiek. Znasz na pewno powiedzenie sokoli wzrok. Wzięło się ono właśnie stąd, że ptaki drapieżne potrafią dostrzec swoją ofiarę z bardzo, bardzo dużych odległości. Tak więc oko ludzkie, po pierwsze, nie jest bez wad. Po drugie, nie jest jedyną formą, która wyewoluowała. Są jeszcze tak zwane oczy złożone, które, podkreślam, najprawdopodobniej pochodzą z tego samego ewolucyjnie źródła. I są również bardzo różne formy takiego oka, jakie my mamy, dlatego że są one dostosowane do warunków, w których żyją zwierzaki, takie oczy posiadające. To, co opowiadam Ci o oku, może tak naprawdę dotyczyć każdego jednego organu, każdej jednej cechy organizmu żywego. A chcę Ci przez to powiedzieć najważniejszą rzecz, jaka dotyczy dzisiejszego filmu. Nie ma czegoś takiego jak ideał. Nie możemy w ogóle powiedzieć w kontekście ewolucyjnym, że coś jest idealne. To zależy od tego, w jakim środowisku żyje organizm. Jeżeli żyjemy na dnie oceanu, to jest to zupełnie inne środowisko i zupełnie inne cechy będą w nim przydatne niż wtedy, kiedy na przykład polujemy w powietrzu. Trzeba o tym pamiętać i dlatego ludzkie oko jest na pewno super narządem, super przydatnym, bardzo zaawansowanym ewolucyjnie, ale w tym środowisku, w którym żyje człowiek, na dnie oceanu, byłoby na przykład zupełnie nieprzydatne. Tak więc wracając do początku tego, o czym zaczęłam Ci dzisiaj opowiadać, pamiętasz pewnie, że zwolennicy koncepcji inteligentnego projektu nie zgadzają się z ewolucjonistami w kwestii tego, jak powstaje życie, jak powstawało w historii świata i jak powstaje nadal. Uważają oni, że nie jedne organizmy ewoluują z drugich, ale że każdy organizm jest tworzony tak naprawdę od początku, jednostkowo. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, przekazać taką najważniejszą myśl, że wiara w to, że istnieje jakaś siła wyższa, która leży u podłoża istnienia wszystkich organizmów żywych, wcale nie musi wskazywać na to, że każdy z tych organizmów tworzony jest oddzielnie, tak naprawdę zupełnie od zera. Dzisiaj wiemy, że u powstawania organizmów żywych leży nasz kod genetyczny, nasze DNA. W tym DNA zakodowane są bardzo stare informacje, niektóre z nich pochodzą od bardzo prymitywnych wirusów, z bardzo, bardzo wczesnych etapów powstawania życia na Ziemi. Wiemy, że nasze DNA, nasze ludzkie i innych zwierząt, innych roślin, nosi ślady tego, jakie były pierwotne formy życia bardzo, bardzo dawno temu. Chcę Ci przez to powiedzieć, że biologiczne dowody wskazują na to, że życie jest jednym wielkim drzewem, które wyewoluowuje z siebie nawzajem. Jedne formy stanowią początek kolejnych i kolejnych i kolejnych i kolejnych. Jedne gatunki giną, inne przetrwają trochę dłużej. W każdym razie najprawdopodobniej, według wszelkich dowodów, jakie biologom udało się zebrać, jesteśmy jedną wielką rodziną pochodzącą z jakiegoś wspólnego punktu, który leży u początku życia na Ziemi w ogóle. Wiedza o tym, o czym Ci przed chwilą powiedziałam, wcale nie musi stać w sprzeczności z wiarą w to, że świat został stworzony przez kogoś lub przez coś. Można na przykład wierzyć w to, że ten inteligentny projekt właśnie na tym polega, że światu czy wszechświatu nadane są jakieś ogólne prawa, proste i eleganckie zasady, którymi kieruje się właśnie ten świat, w tym przypadku świat organizmów żywych. Możemy wierzyć lub nie w to, że te prawa, czyli dobór naturalny i to, że istnieje środowiskowa zmienność organizmów żywych, są prawami narzuconymi organizmom żywym i światu właśnie przez jakąś siłę wyższą. Jeżeli wierzysz w jakąś siłę wyższą, która stworzyła świat, to wcale nie znaczy, że musisz zaprzeczać prawom fizyki, takim jak na przykład grawitacja, ani prawom biologii, takim jak dobór naturalny. Wręcz przeciwnie, można uważać, że właśnie to, że powstały takie piękne, proste i jednocześnie prowadzące do bardzo skomplikowanych form prawa, świadczy o doniosłości projektu, a jednocześnie o doniosłości twórcy, który ten projekt stworzył. Żeby przybliżyć Ci to, o czym mówiłam, I jeszcze raz objaśnić, w jaki sposób na bazie bardzo prostych zasad mogą powstawać bardzo skomplikowane rzeczy, chciałam przytoczyć przykład fraktalu. Pewnie znasz ten fraktal, nazywany on jest zbiorem Mandelbrota. Napiszemy sobie tutaj, że to jest fraktal. Zobacz, jaki to jest niesłychanie skomplikowany wzór. Możemy go przybliżać i przybliżać w nieskończoność i on cały czas będzie niesłychanie złożony. Piękno tego wzoru polega na tym, że w całym swoim skomplikowaniu, w całej swojej złożoności może być on opisany bardzo prostym równaniem. To równanie mówi, że następny element jest równy poprzedniemu, który został podniesiony do kwadratu i powiększonemu o jakiś c. Zobacz, jaki to jest prosty wzór w porównaniu z tym, jak niesłychanie skomplikowany wzorzec opisuje. Moglibyśmy sobie teraz wyobrazić dwóch malarzy. Jednego takiego, który przyszedł i narysowałby ten obraz na zasadzie: tutaj damy trochę brązowego, tutaj damy trochę żółtego, a tutaj zrobimy niebieskie, tutaj będą trochę jaśniejsze białe gwiazdki. I to niewątpliwie byłby naprawdę wielki artysta, dlatego że myślę, że niesłychanie ciężko jest stworzyć taki wzór, który w dodatku powtarza cały czas te same elementy w nieskończoność, tylko robią się one coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze. A z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, że przyszedł drugi artysta, który powiedział: dobra, to ja teraz wymyślę wzór, który opisze cały ten skomplikowany wzorzec i na podstawie tego wzoru można będzie w nieskończoność ten wzorzec odtworzyć. Można się zastanawiać, który z tych twórców jest większy. Niewątpliwie obydwie drogi świadczą o wielkim kunszcie artysty, który stworzył coś tak niesamowitego jak obraz, który widzisz tutaj. W każdym razie w przypadku ewolucji jest bardzo podobnie. To znaczy istnieją te bardzo proste zasady, bardzo proste wzory, jakimi są dobór naturalny i to, że wśród zwierząt istnieje wariacja, wśród zwierząt i roślin i w ogóle świata organizmów żywych. W każdym razie różnią się one od siebie, o tym już mówiliśmy w jednym z filmów. Z drugiej strony istnieje dobór naturalny, czyli to, że przetrwają organizmy i rozmnożą się w największej liczbie te, które będą najbardziej dostosowane do środowiska, w którym żyją. I te proste, bardzo proste w gruncie rzeczy zasady prowadzą do powstania tak skomplikowanych narządów i tak skomplikowanych organizmów żywych, z jakimi możemy się spotykać w naszym życiu codziennym. Mogą prowadzić do powstania takich organów jak ludzkie oko, czy do form życia tak zaawansowanych jak ssaki, do których należy również człowiek.